Joanna Monika Litwin, Krótkie bajeczki dla chorej córeczki. Wydawnictwo Impuls. Bajeczka o rozbrykanej mrówce. Słoneczko już dawno wstało i przyjemnie ogrzewało fiołki, które stały na parapecie okna w pokoju Zosi. Im słonko wyżej wschodziło na niebie, tym bardziej jego promyki dosięgały do łóżeczka, na którym spała dziewczynka. Dzień dobry, kochane słoneczko, powiedziała zaspana jeszcze Zosia, gdy poczuła ciepło na swoim policzku. Dziewczynka była zawsze wesoła, roześmiana i bardzo ruchliwa. Natychmiast więc podskoczyła na swoim łóżeczku i zeskoczyła na podłogę najdalej jak potrafiła. Uwielbiała to robić, dlatego skoczyła jeszcze raz. Wtedy do pokoju weszła babcia. Spojrzała na wnuczkę i uśmiechnęła się do niej. Witaj, kochanie. Dobrze, że już się obudziłaś, powiedziała serdecznie babcia i zaraz dodała. Wiesz, wydawało mi się, że słyszałam dziwne odgłosy. Coś jakby straszne skoki wielkiego dinozaura. Czy u ciebie w pokoju mieszka jakiś dinozaur? Zaskoczona Zosia spojrzała na babcię i pomyślała. Babcia naprawdę myśli, że to dinozaur? Chyba nie. No, babciu, bo ja... Zaczęła dziewczynka, chcąc się przyznać, że to ona skakała po łóżeczku, ale babcia przerwała jej i zapytała. Czyżby to nie był dinozaur? Dziewczynka usiadła babci na kolana i szepnęła jej do ucha swą tajemnicę. To żaba. To znaczy, to ja byłam tą żabą. Aha, teraz rozumiem, odpowiedziała jej babcia. Ale wiesz chyba, że żaby skaczą po trawie? Gdyby skakały z tak dużego łóżka i na dodatek w domu, to mogłyby zrobić sobie krzywdę. Dziewczynka się zaczerwieniła. Wiedziała przecież, że mama nie pozwala na takie zabawy. Masz rację, babciu, przyznała. Trawa byłaby zdecydowanie wygodniejsza. Pójdziemy na łąkę? Zapytała. Oczywiście, ale najpierw powinnaś zjeść śniadanie. Gdy będziesz jadła, opowiem ci historię rozbrykanej mrówki. Kiedy dziewczynka jadła płatki z mlekiem, babcia zaczęła swą opowieść. W pewnym lesie, gdzie płynął mały strumyk i rosły stuletnie dęby, stało ogromne mrowisko otoczone pachnącymi jałowcami. W tym mrowisku mieszkała maleńka mróweczka, Iskierka. Była bardzo pracowita, ale także uwielbiała się bawić. Najbardziej ze wszystkiego lubiła zjeżdżać z mrowiska. Wciągała więc na sam czubek kopca listek jagody i zjeżdżała w dół. Nie było to całkiem bezpieczne, ale pomimo upomnień ze strony innych mrówek, mała mróweczka dalej zjeżdżała po kryjomu. To już ostatni raz, powtarzała przed kolejnym zjazdem. Tym razem jednak Iskierka miała mniej szczęścia. Wiatr przyniósł na mrowisko kilka drobnych źdźbeł trawy. Niestety stanowiły one nie lada przeszkodę dla małej mrówki. I stało się. Iskierka zaczepiła o jedno źdźbło i wypadła ze swoich saneczek z jagodowego listka. Kiedy przerażona upadła u stóp mrowiska, zauważyła, że bardzo boli ją jedna z nóżek. Była mocno stłuczona. Teraz mróweczka nie mogła nawet biegać z innymi, ale wiedziała jedno. Kiedy wyzdrowieje, będzie bardziej uważać i na pewno nie zjedzie nigdy z mrowiska. Przecież równie dobrze może się bawić zjeżdżając ze starego, niedużego pieńka pokrytego mięciutkim mchem. Powiedz mi, babciu, odezwała się Zosia, kończąc śniadanie. Czy na łąkę mogę zabrać skakankę? Może zrobię zawody z żabką, kto wyżej skoczy? Tak, kochanie. Na łące możesz skakać, choćby do słonka. Uśmiechnęła się babcia. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.